Czytamy z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 22 wiersz. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. I 27. I dał Mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Patrzę na te dwa miejsca. Jezus ma prawo sądzić każdego z nas. A powodem tego głównym jest to, że był człowiekiem na ziemi, chodził i przeżył to samo, co my wszyscy. A więc on dobrze wie, co my przeżywamy i wie, że możemy wygrać. Jeśli nie wygramy, będziemy sądzeni za to, że nie wykorzystaliśmy Jezusa, żeby wygrać. A więc poznać Go to jest najważniejsza sprawa naszego życia. Poznać, kim jest dla nas Jezus. Po co żyję jako chrześcijanin? Dla kogo żyję? Kto jest najcenniejszy? Czy będę Go słuchać, czy nie? Czy Jego słowo jest dla mnie wyrocznią, czy nie? Tu każdy musi mieć decyzję podjętą. Bo problem, to co było mówione, jest faktycznie olbrzymi. Mnóstwo ludzi mówi, jak powinno się żyć, ale mało ludzi żyje tym Słowem Bożym i myśli o Chrystusie i umiłowało dzień Jego powrotu i przygotowuje się na spotkanie z Jezusem. Wielu mówi, ale ci, którzy ich znają, od razu mogą przytoczyć ileś faktów, które zaprzeczają temu, co mówią, a więc nawet najbliżsi wiedzą, że to, co ten człowiek mówi, jest nieprawdą, ponieważ nie żyje tym słowem, które mówi. Jaki to ma więc sens? To jest drwina z Jezusa. To jest pienie są. Jezus jest sędzią, on to osądzi. Nie pozwolisz siebie się śmiać. Dla kogo żyjesz dzisiaj? Powiedz prawdę. Dla kogo dzisiaj żyjesz? Odpowiedz sobie tutaj, na ten temat. Czy jest to Jezus Chrystus? Jeżeli nie, to miniesz się z celem. Tu nie, ja nie mówię, jak żyjesz, tylko dla kogo? O kim myślisz? To jest priorytet. Sędzia rozpozna, czy myślimy o nim, czy o własnym obrazie, o tym, żeby inni nas dobrze widzieli. Czy to on jest tym, dla którego chcemy się zmieniać? On to dobrze osądzi. Sędzia się nie pomyli w tym, ponieważ on żył w tym ciele. Jeżeli chcesz dla Niego żyć, to chociaż Twoje życie nie jest doskonałe, On czyni je bezgrzesznie. Tak Słowo Boże mówi. On Cię oczyszcza od każdego Twojego grzechu. Jeśli dla Niego chcesz żyć, to jest priorytet. On to rozpozna natychmiast. Jeśli to jest tylko literalne, to nie jest to takie, żeby On Cię oczyszczał. Ale jeśli dla Niego chcesz żyć, dla Niego chcesz się zmieniać, o Nim myślisz, kiedy widzisz przeciwność, masz smutek czy rozterkę, dlatego że Jezus jest inny, a Ty jesteś inny, On Cię oczyszcza. I daje Ci możliwość rozwoju, wzrostu, podążania, ponieważ On osądza. On widzi Twoje pragnienie, On widzi Twoje dążenie, że to z powodu Jezusa chcesz być inną osobą, nie z powodu religii, jakichś dogmatów czy czegoś, żeby komuś wyglądać. I dlatego nie ma potępienia nad tymi, którzy chcą żyć dla Jezusa. Chociaż nie są... Zobaczcie, że Paweł mówi tam w liście do Rzymian, że nie był doskonały i cały czas widział tą swoją niedoskonałość i nie umiał z tego sobie wydostać, nie umiał sobie z tym poradzić. Ale kiedy spotkał Jezusa, on nadal był tym samym człowiekiem, ale to, co Jezus dla niego uczynił, kim stał się dla niego Jezus, sprawiło, że on został uwolniony od tego ciężaru, który dusił go cały czas i w tym momencie jego życie zaczęło się zmieniać. Nasze życie zmienia się wtedy najlepiej, kiedy my odpoczywamy w Panu Jezusie, kiedy wiemy, że On osądza sprawę i że On przyszedł nas zbawić, a nie oskarżyć, nie osądzić, w sensie tak, jak osądza diabeł. Najpierw kusi do grzechu, później mówi, że beznadziejny jesteś, czy beznadziejny, nie nadajesz się. Taki nie jest Jezus. A więc dla kogo dzisiaj żyjesz, to jest podstawa, to jest najważniejsze. Jeśli dla Niego, to wtedy każde takie spotkanie i otwieranie Biblii powoduje, że patrzysz na to Słowo i zastanawiasz się, jak ono się odnosi do mojego życia, dlatego, że myślisz o Jezusie, nie tylko dlatego, że powinien coś z tym Słowem zrobić. Widzisz tylko Biblię, nie widzisz Jezusa. Nieraz tak już do mnie dotarło, podnieś głowę z tej Biblii do góry. Zobacz, dla kogo chcesz tak żyć. Czy to jest Jezus, czy to jest tylko
słowo, które czytasz w Biblii w tym momencie. Bo później zacznie się właśnie to, co się dzieje w wielu miejscach, że ludzie dużo mówią, bo nie widzą Jezusa. Widzą słowo, mówią to słowo, wałkują to słowo, a ludzie są coraz bardziej bezradni, bo widzą, że no nie ma życia w tym słowie. I zobaczmy, że w każdym miejscu, gdzie zobaczymy, gdzie człowiek patrzył na Jezusa, tam wygrywał. Piotr, kiedy wychodził z łodzi, wcale nie był super Piotrem, ale szedł po wodzie, popatrzył na Jezusa. Kiedy zaczął tonąć? Kiedy odwrócił oczy od Jezusa. Wtedy ten Piotr był tym, który był rzeczywiście Piotrem, zaczął od razu tonąć. Dopóki patrzymy na Jezusa i dla Niego idziemy, to wtedy idziemy. Ale jeśli odwracamy oczy i próbujemy zmierzyć się z rzeczywistością, na którą napotykamy, wtedy zaczynamy tonąć. I diabeł nas osądza, oskarża i potępia. Ale musimy jedną rzecz zobaczyć, że patrzenie na Jezusa powoduje, że chcesz się oczyszczać. Nie ma tak, że nie chcesz się oczyszczać, że czujesz się już w porządku. Obraz Jezusa zawsze staje się dla nas takim pociągnięciem do tego, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy wzrastali, żebyśmy kosztowali. Chciałbym, żebyśmy jeszcze mogli sobie otworzyć Mateusza, 11 rozdział. Zwróćmy tu na te słowa uwagę od 20 wiersza. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Zobaczcie, to mówi właśnie on, któremu dane zostało prawo sądu. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by woże i popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższony będziesz, aż do piekła zostanie strącone. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Jakie więc rzeczy Bóg zakrył, a jakie zostały odkryte prostaczkom? O jakich rzeczach mówi Jezus? Oni zobaczyli Jezusa. Prostaczkowie mają objawienie Jezusa, podczas gdy mądrzy nie mają. Kim jest Jezus? I teraz to jest to dla prostaczka najważniejsze, kim jest dla niego Jezus. Nie filozofia chrześcijańska, nie filologia chrześcijańska, nie różne jakieś tam chrześcijańskie teologie, tylko kim dla niego jest Jezus, dla prostaczka jest najważniejsze. Jeśli prostaczek nie wie, kim jest Jezus, prostaczek nie wie nic. Mądry ma swoje te filozoficzne rozważania biblijne, ale prostaczek nie wie, o co chodzi. Ale jak widzi Jezusa, to on rozumie, o co chodzi. I o tym mówi tu Jezus, że Bóg objawił prostaczkom, że mają patrzeć na Jego Syna. I wtedy Jezus mówi dalsze te słowa: wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, prostaczkowie. To jest to. Widzicie mnie? Pójdźcie do mnie wszyscy. Ja wam dam odpocznienie. I prostaczkowie idą do Jezusa. Oni nie idą do religii, oni nie idą do Biblii, oni idą do Jezusa bezpośrednio. Poznają Biblię. Bo jest normalne, że będąc Jezusem poznajesz Jego słowa, wzrastasz w tych słowach, rozwijasz się. Jest to w takim spokoju, w takiej piękności, bo to zabezpiecza Jezus. Dopiero religia wnosi chaos. Religia wnosi niepewność, lękliwość, obawy. Religia odwraca oczy od Jezusa i skupia się na przykład na pewnych wydarzeniach, że jeśli je zrobisz, wtedy będzie dobrze. Naprawdę Jezus zmienia życie każdego człowieka, każdego, który do Niego należy. Zmienia w cudowny sposób. Ten człowiek będzie coraz bardziej uczciwy, coraz bardziej wierny, coraz bardziej posłuszny. I kiedy czytać będzie to słowo i będzie widzieć, czy nie żyje tym słowem, będzie patrząc na Jezusa gotowym, czy gotową przyjąć od Niego wykonanie tego słowa.
Naprawdę prostaczka znaleźć na tym, żeby on odstępował od Pana, jest bardzo ciężko, ale mądrego w tym ciele bardzo łatwo. Oni mówią, lecz nie czynią. Prostaczek zaś jest uczciwy wobec Pana. Jeśli coś mówi, zobaczcie, że Paweł zrezygnował z całej swojej mądrości. Chciał być prostaczkiem. Widział, że w prostactwie jest mądrość, jest zwycięstwo, jest chwała. I on wtedy zrezygnował z całej swojej mądrości, bo chciał widzieć Jezusa takim, jakim Jezus jest. I wtedy go poznając, rozwijać się. I dla mnie, dla Ciebie najwięcej musi znaczyć Jezus. Jeżeli dla Niego chcesz zmienić cokolwiek w swoim życiu, jest to dobre. Ale jeśli tylko chcesz zmienić cokolwiek w swoim życiu, żeby Cię ludzie źle nie postrzegali, to jest tylko częściowe doświadczenie, które nie sprawia w Tobie oczyszczenia pełnego. Bo Ty to robisz, ale Ty możesz z tego w każdej chwili sobie zrezygnować. Ale kiedy to Jezus w Tobie robi, to jest coś stałego, coś, co z Tobą idzie już w następne doświadczenia. Nie robisz tego dla oka, ale robisz to dla Pana. Rób wszystko dla Pana. Dlatego Słowo Boże mówi, ten prostaczek Paweł mówił, jeśli jemy, pijemy, cokolwiek czynimy dla Pana, czynimy. Pan to pobłogosławił, Pan pobłogosławił jedzenie, picie, nasze życie. On wszystko to pobłogosławił. Żyj w ten sposób. Żyj dla Niego, myśl o Nim. Myśl, że z powodu Niego klękasz na kolana, modlisz się, z powodu Twojego Jezusa, bo chcesz być znalezionym czy znalezioną czystym, kiedy On wróci. Umiłowałeś czy umiłowałaś dzień Jego przyjścia, czy tak jest? Jeśli nie, to trzeba spotkać się z Panem i porozmawiać z Nim. Panie, ja muszę na Ciebie czekać, ja muszę przygotowywać się na spotkanie z Tobą. A jeśli gdzieś zgubiłem i teraz, czy zgubiłem i tu, to, tamto, coś mi zakłóciło, to wszystko. Panie, nie mogę nie czekać na Ciebie. Jeśli w moim sercu nie ma tęsknoty, żebyś wrócił, Panie, zrób to. Ja muszę czekać na Ciebie z tęsknotą, inaczej nie będę się przygotowywać, nie będę się oczyszczać. Zamknę się gdzieś w jakiejś idei chrześcijańskiej i skończę na tym tylko i nic więcej się nie stanie. Zobaczmy, kiedy idziemy z naszym Panem Jezusem Chrystusem na krzyż. Co tam widzimy na krzyżu? Musimy widzieć Jezusa ukrzyżowanego na krzyżu, który w jaki sposób postępuje jeszcze na tym krzyżu będąc. Przyjmuje wszystko, co złe na siebie od nas. Czy my mu to oddaliśmy? Jezus mówi, pragnę. Czy my mu oddaliśmy to? Wiecie, jakie odpoczynienie jest dla ludzi, którzy oddali mu wszystko, żeby on zmienił nas? Kiedy już nie chodzisz, nie potępiasz, nie oskarżasz samego siebie, ale on cię zmienia i ludzie mogą powiedzieć, zmiana, zmiana, zmiana. Oni widzą, jak pracuje w tobie inny duch. Nie tego imiennego człowieka, ale duch Chrystusowy. I wtedy odpoczywasz. Nie myślisz o swoich niedomaganiach. Widzisz Jego wspaniałość. Jesteś pod wrażeniem Jezusa. Twoje serce Go kocha. On cię spokojnie zmienia. Ale jeśli odwracasz oczy od Jezusa, próbujesz sam się zmieniać. Czy sama zmieniać. Próbujesz samemu to wykreować. I wtedy napotykasz na to samo, na co potykał Paweł. Chcę czynić dobrze. Ale trzymamy się zło. Dlatego muszę widzieć Go ukrzyżowanego i co On zrobił na krzyżu tam. Muszę to widzieć. Jeśli widzę to i widzę Jego, to dla mnie jest to najcenniejsze. On bierze ode mnie wszystkie moje grzechy. Wszystkie bierze ode mnie. Nie zginę, dlatego że nie jestem doskonały. Jeśli On jest tym, na którego składam moje całe życie. I On to wie. On to przyjmuje. Ale w tym złożeniu życia nie ma, że ja sobie teraz żyję, wygłupiam się w życiu. Nie, tam jest miłość do Jezusa. Tam zupełnie inne rzeczy działają w człowieku. To nie to, że teraz sobie... Tam nie ma ochoty, żeby sobie... Tam jest widzenie tego wspaniałego Jezusa, który jest na krzyżu Golgoty i zdejmuje ze mnie cały ciężar mojego ja, mojego starego, grzesznego sposobu myślenia i działania i bierze, przyjmuje to na siebie. To jest mój Chrystus, Twój Chrystus, ukrzyżowany za Twoje grzechy. Odpocznij. Jezus woła, przyjdźcie spragnieni, obciążeni. Ja Wam dam odpocznienie. To jest ten Jezus na krzyżu, który daje odpocznienie Ci z Twoich grzechów. Ale później jest Jezus zmartwychwstały. Co On Ci teraz daje? Życie, nowe życie. On Ci daje te uczynki, których nie możesz sam z siebie wziąć, bo ich nie masz. I znowuż Jezus, a więc
musimy zobaczyć, że sędzia to jest ten, który rozsądzi, bo oni nie uwierzyli we mnie. To jest główny osób. Bo jeśli wierzymy w Niego, to widzimy Jego przebaczenie, Jego łaskę działającą w nas. Widzimy też ochotę w sobie, żeby się zmieniać w zgodzie z tym Słowem, jak było czytane. Patrzymy w lustro, widzimy możliwość w Jezusie przemiany. I wtedy ludzie nie będą mówić, a ten tylko gada, już minęło 5 lat, a dalej jest to samo, albo jeszcze gorzej. Co z tego jest w ogóle? Nic z tego nie ma. Tylko ludzie będą mówić, ten człowiek mówi i rozwija się w zgodzie z tym Jezusem, z którym chodzi. I widać coraz więcej Jezusa w tym człowieku. To jest przyjemność, kiedy patrzysz na Niego, na Jezusa, który jest tym barankiem Bożym, który gładzi twoje grzechy. Popatrz na to. To wtedy zginą ci te wszystkie rzeczy, te niepotrzebne rzeczy, które towarzyszą po prostu. Popatrz na baranka, on jest doskonałą ofiarą. Zapłacił za ciebie całą cenę. Dopóki tylko będziesz w Niego wpatrzony, w podziwie i wdzięczności, dopóty wszystko to, co nie jest w tobie doskonałe, On zdejmuje z ciebie. Jesteś doskonały, doskonałą w Chrystusie. Patrz na Niego. To jest najważniejsze. Wtedy musisz w sobie doświadczać też tego, z powodu Jezusa jestem chrześcijaninem. Nie z powodu jakiejś idei, czy z powodu Biblii jestem chrześcijaninem. Jestem z powodu Jezusa Chrystusa chrześcijaninem. I wtedy widzę, naprawdę to się dzieje w takim spokoju, mówię wam, to jest w takiej ciszy i spokoju się dzieje, kiedy chodzisz z Nim, należysz do Niego, wtedy właśnie te Boże Słowo pracuje w tobie. Chodzisz, On daje ci twoje myśli, On pracuje nad tobą. Kiedy Jezus nad tobą pracuje, wtedy uspokojony jesteś, uciszona jest twoja dusza, jesteś spokojnym, spokojną, nie ma problemu. Patrz na Niego. Nie osądzaj się. Nie próbuj, nie kombinuj. Czy ja dobrze patrzę, czy źle patrzę. On to dobrze osądzi. Patrz na Niego. Patrz na Niego i zobacz tam siebie ukrzyżowanego w Nim. Patrz na Niego tak, żeby siebie zobaczyć. Że On to zrobił nie z powodu, że jesteś wyjątkowym czy wyjątkową. On to zrobił dla każdego człowieka na tej ziemi. A ty dzisiaj możesz przez wiarę z tego korzystać. Bo wierzysz, że ty umarłeś, czy umarłaś też z Nim. To jest przemiana życia, to jest inny obraz życia zupełnie, inny rozwój człowieka jest wtedy. I wtedy Jezus dopiero mówi do tych wszystkich, pójdźcie do mnie, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych, albo jarzmo mu jest miłe, a brzemię lekkie. On nie wkłada nas takiego jarzma czy brzemienia, które by nas ścisnęło, zdławiło, zdusiło, skrępowało. On najpierw zdejmuje z nas wszelką krępację, to znaczy nasze grzechy. To, co by nas krępowało w rozmowie z tak czystym Panem. Nasze relacje z Panem stają się tak piękne, jak z nikim innym na ziemi. Wiemy, że rzeczywiście On pozwala nam do siebie przychodzić i zaczynamy z Nim w cudzysłowie współufalać się, w sensie, że zaczynamy Mu o wszystkim mówić. Zaczynamy rozmawiać z Nim, chodzić z Nim, przebywać z Nim. To jest podstawa chrześcijaństwa. Jeśli Chrystus umknie sprzed oczu, to wtedy zaczynają się właśnie te kłopoty, że człowiek chce udowodnić coś, chce pokazać coś. Gdziekolwiek w Biblii spotkamy te słowa, na przykład list do Kolosan, drugi rozdział. Od 6 wiersza. Tak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Czy widzisz tu trud i mozul, czy radość zbawienia? Szczęście, że On ci da to, co jest potrzebne w odpowiednim czasie. Że to jest naprawdę, wiecie, nieuczciwe jest wobec Chrystusa oskarżyć Go o to, że On nie jest wierny temu, co powiedział. On jest wierny. Każdemu słowu Jego możemy wierzyć. On jest wierny każdemu słowu.
Możemy odpocząć w Jego wypowiedziach, ponieważ On dotrzymuje swoich wypowiedzi, swoich słów. I chociaż ludzie okazaliby się niewierni, On nadal pozostaje wierny. To jest piękne, że możemy odpocząć. Bo wiemy, że On zawsze mówi prawdę. My musimy to pierwsze mieć, rozumiecie? Musimy wiedzieć, że Jezus zawsze mówi prawdę. I czytamy tą Biblię z łaski Bożej, a nie pod jakimś potępieniem czy oskarżeniem. Czytamy ją, bo dostaliśmy prawo do zaglądania do tak cennych spraw. Oczyszczeni krwią baranka. Wkorzenieni weń, zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Czy oskarżony człowiek może dziękować? Nie. Człowiek, któremu okazuje się miłosierdzie, dziękuję. Gdy ktoś ci przebaczył coś złego, narobiłeś, czy dziękujesz mu wtedy? Dziękujesz mu. A jeżeli cię oskarża za to, że to złe robisz, dziękujesz mu wtedy? Kiedy ty przepraszasz, on cię dalej oskarża? To nie, wtedy jesteś doświadczeniem. Wtedy jesteś w doświadczeniu. A więc widzimy, że dziękczynienie jest wynikiem, że napotykasz na kogoś, kto był tu w ciele, który prawidłowo rozsądził twoje doświadczenie i który powiedział do każdego z nas, że bez niego nic nie uczynił. Naprawdę wiele dobrych rzeczy możemy zrobić tu na tej ziemi, dopóki patrzymy na Jezusa. Jeśli odwrócimy oczy od Niego, zaczniemy być poirytowani, zniekręceni, rozgoryczeni, a najczęściej nasza wiara zacznie podupadać. Nie będziemy już pewni, czy On jest taki, jaki powiedział, i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest praca droga. Duch Święty przyszedł uwielbić Jezusa, więc nieustannie będziemy w mocy Ducha widzieć tego Jezusa, który jest prawdziwy. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Jak oni ich sprowadzali? A musicie się obrzezać, a musicie sabat, a musicie pokarmę, a musicie to, a musicie tamto. I stale ich ściągali tą filozofią. Listokrosem później mówi w tym rozdziale dalej, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczy je przez samożywanie i są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, poniżając samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. To jest wiadome. Człowiek może opanować swoje ciało, a nadal jest nerwowy, złośliwy i tak dalej, i tak dalej. A więc wnętrze nadal pozostaje niezmienione. A więc potrzebujemy mieć przemienione wnętrze, żeby z wnętrza zaczęło płynąć to, co czyste. Tak to jest Chrystus. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Wierzysz to? Jezus włada wszystkim. Zobaczcie na tego Joba. Kiedy Job nie wiedział, że Bóg dopuścił, żeby diabeł go zaatakował i żeby odebrał mu wszystko, co posiadał, Job nie miał pojęcia w ogóle o tym. On wiedział tylko, że bez Boga nic się nie może wydarzyć. I on wtedy mówi, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Pańskie będzie uwielbione. I nie zgrzeszył ją w tym. I kiedy później został dotknięty dalej próbą i kiedy jego ciało zostało dotknięte, powiedział bardzo ważną rzecz. Przyjmujemy od Boga dobro? Dlaczego nie mamy przyjęci złego? I też w tym nie zgrzeszył. Jego oczy były wpatrzone w Boga. I dlatego traktował Boga jako kogoś, z kim miał do czynienia w tej sprawie. Nie rozumiał. Wypowiadał słowa, później mówił o słowach nierozumnych, ale nie rozumiał, ale patrzył na Boga i rozmawiał z Bogiem o tych sprawach. I w końcu, na końcu widzimy tej księgi, co Bóg mówi o Jobie, a co mówi o tych przyjaciela. A więc mamy pełnię w Chrystusie. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. On decyduje o wszystkim. W Nim też zostaliście obrzezani obrzesko dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała. Ciała to jest obrzezanie chrystusowe.
wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Zobaczcie, co się stało na tym krzyżu. Diabeł został rozbrojony, już nie może nam zaszkodzić. Może okłamywać, może próbować oszukać nas, ale nie może już tak zaszkodzić, żeby sprawiać w nas to, co wcześniej było, kiedy mógł zmuszać nas do pełnienia swojej woli. Został rozbrojony, odebrane mu zostało to prawo. Jest prawo Chrystusowe, żebyśmy mogli wzrastać, rozwijać się, służyć sobie nawzajem. Tak samo jak dostaliśmy prawo być dziećmi Bożymi przez to. Skąd dostaliśmy prawo być dziećmi Boga? Przez przyjęcie Jezusa, tak? Dostaliśmy prawo być Jego dziećmi. Nie oddajmy tego za nic. To jest prawo poprzez przyjęcie. Patrzysz na Niego, należysz do Niego. Z powodu Niego jesteś szczęśliwym, szczęśliwą. Z powodu Jezusa. Zobaczcie, że ludzie, którzy odwracają oczy od Chrystusa, to co powiem może być dziwne, mogą czytać godzinami Biblię, godzinami się modlić, głosić wszystkim ludziom i są w środku jacy, skorzkniali, złośliwi, bo to nie zapewni im łagodności baranka. Musisz patrzeć na Jezusa i z Niego czerpać łagodność. Wtedy nie musisz tłumić w sobie zła, ponieważ tego zła tam nie będzie. I wtedy czytasz Biblię już z Chrystusem, modlisz się z Chrystusem i głosisz z Chrystusem. I nie ma w tobie nastawienia, goryczy czy innych rzeczy. Jesteś szczęśliwą osobą, bo żyjesz z tym, którego kochasz. Abyśmy wszyscy do końca pozostali z Jezusem. Byśmy nigdy nie dochodzili do zgorzkniałych chrześcijan, którzy mają dość tego, źle mówią o tym, źle o tamtym i tak dalej. Byśmy dochodzili do tego, że stale mamy coś pięknego powiedzenia do Chrystusie, o Chrystusie. Jaki On jest wspaniały. Ile On nadal czyni tutaj na tej ziemi wspaniałości w nas. Jak dociera do nas, porusza. Znaczy, słuchałem was i sobie myślę, no najłatwiej jest mówić pierwszemu, bo nie wie, co inni będą za nim mówić. A inni, co za nim mówią, później myślą, no zobacz, no wchodzi mi w ten temat i mówi o tym, zobaczymy, co dalej jeszcze. A więc w tym momencie widzimy, że poruszamy się w pewnym temacie, który dla Pana Jezusa jest bardzo ważny, bo nas kocha. I nie chce, żeby ktokolwiek z nas zginął, ale chce, żebyśmy wszyscy wygrali, żebyśmy doszli do celu. Naprawdę musimy zobaczyć i weryfikować nasze postępowanie, żebyśmy nigdy nie postępowali w ten sposób, że łaskę obracali w rozpustę. Łaska jest dana nam od Boga po to, żebyśmy uświęcali się, chodząc z Panem. Żeby to nasze życie coraz bardziej ludziom mówiło, że to nie my, lecz Chrystus. I to Pan Jezus uczynił. Pięknie jest przychodzić na zgromadzenia, gdzie wszyscy patrzą na Jezusa, że każdy gotowy jest, patrząc na Niego, poddawać się Jemu. I wtedy modlitwy, słowa, wszystko dzieje się z powodu Jezusa. I wtedy serca, ludzie biegną na zgromadzenie, bo przychodzą z powodu Jezusa. Rozmawiają o tym, którego kochają. Mogliby wtedy spędzać godziny z Nim i wcale nie za długo. Cieszyć się Nim, rozkoszować się Nim. A tak jak człowiek przychodzi z powodu jedynie religijnych, no to już wiem, to już znam z Biblii, to już wiem. Tak już człowiek jest taki znużony, już no co nowego jeszcze się mogę dowiedzieć tutaj na tym, już tyle wiem. Cóż nowego? I to jest właśnie to, jeśli Jezus nikt nie sprzed oczu, to wtedy człowiek się coraz bardziej uwstecznia po prostu. Już nie jest zadowolony, przychodzi na zgromadzenie, siada i tak. Nie ma szczęścia, nie ma zadowolenia. I powrócę jeszcze raz do pierwszego. Czy jesteś pewny? Jesteś pewny?
że chcesz zobaczyć Jezusa. Że z powodu Jezusa chcesz być święty, święty. Jeśli tak, to jest w porządku. On cię przekształci, ponieważ cię kocha. To jest najważniejsze sprawiedliwe. Dlatego, kiedy czytasz tylko Biblię i czytasz listy apostolskie, wszędzie oni w ten sposób się wyrażali. Kiedy tylko oczy wrogowie odwracali od Jezusa, oni mówili natychmiast na Jezusa, prawda? Galacjan, czy Hebrajczyków, czy inne, kierowali oczy na Chrystusa Jezusa, żeby ludzie nie stracili Jezusa sprzed swoich oczu. On jest centrum wszystkiego, umiłowani. My musimy, nie będziemy się kochać nigdy, dopóki nie będziemy kochać Jezusa i ta miłość Jezusa nie będzie rozlana w nas. Wtedy będziemy miłować braci, siostry i czasami oni będą w różnych miejscach jeszcze niedopracowani, ale my będziemy się tak cieszyć, że wspólnie ten Jezus nas złączył w tym jednym dokonaniu, że na tej budowie On jest tym głównym budowniczym, który nas buduje. Wtedy będziemy się błogosławić, cieszyć, ale również będzie widać, że się oczyszczamy. Naprawdę zbór, który się nie oczyszcza, prawdopodobnie, najprawdopodobniej nie widzi już Jezusa. Bo Jezus mówi do swojej ukochanej, żeby się oczyszczała i On pracuje nad oczyszczaniem Kościoła. Jak się możemy oczyszczać? Właśnie siadamy tutaj, czytamy Biblię, patrzymy na Boże Słowo i ono gdzieś nas przekonuje. No, żyjesz wbrew temu Słowu. To jest właśnie oczyszczać się. Przychodzić na zgromadzenie, czytać Biblię, rozważać, zastanawiać się i patrzeć. No, chwała Bogu, to jest. Chwała Bogu, ale to nie jest. To musi się zmienić. Tak musi być. Naprawdę, nie unikajmy, bo pewne słowa my sobie już nauczyliśmy się, jak unikać z Biblii. Jak je sobie wytłumaczyć po swojemu. Bo zobaczcie, że kiedy zwracasz człowiekowi uwagę, to najczęściej ten człowiek mówi, używając jakiegoś innego słowa, broni swojej pozycji. Dlaczego broni swojej pozycji? Jeśli to słowo w nas mówi, że to jest zła pozycja. Po co? Lepiej się oczyścić. Lepiej zacząć funkcjonować zgodnie z tym słowem. Co byśmy, jakbyśmy dzisiaj wyraźnie oczami fizycznymi widzieli Jezusa, Jego majestat, Jego chwałę, czego byśmy Mu odmówili dzisiaj? Niczego. No myślę niczego i dlatego właśnie o to chodzi, żeby Mu nie odmawiać. Żeby kiedy On do nas przychodzi, jak ten, który jest Panem, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał naszego usprawiedliwienia i kiedy do nas mówi, żeby być gotowym, bo On już nas przygotuje do tego, co do nas mówi. Naprawdę mówię Wam, że to jest dopiero piękno chrześcijaństwa, kiedy widać Jezusa i kiedy nasze życie się przemienia i bracia i siostry mówią, coraz więcej Biblii jest w tym bracie, coraz więcej Biblii w tej siostrze jest. I ten człowiek może powiedzieć, moi drodzy, wy dobrze wiecie, jak ja, jak i wy, że z łaski Pana tak się dzieje we mnie. Że to łaska Boża pracuje nade mną. I ona mnie przemienia i wykształtowuje i coraz więcej tych słów staje się rzeczywistością. Naprawdę, Paweł pięknie to napisał do Filipian. Doskonali. Wy, którzy jesteście doskonali, to znaczy w Chrystusie, biegnijcie za tej doskonałości, to znaczy do Chrystusa. Wszystko mamy w Nim. Także nie przejmuj się i nie martw się, gdy masz Chrystusa. Kiedy widzisz Jezusa, zostałeś całkowicie ubezpieczony we wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Dlatego pamiętamy te słowa Jezusa. Pójdź za tym. Pójdź za mną. A gdzie jest napisane pójdź za religią? Nie, wszędzie pójdź za Jezusa. Pójdź za Nim. Patrz na Niego, należ do Niego. Będziesz częścią Kościoła, Jego ciała i wtedy uświęcenie będzie i działanie Boże będzie widoczne. To, co dzisiaj jest i z czym walczą na wschodzie, na północy, południu i zachodzie, to jest to, że ludzie przestali patrzeć na Jezusa i wzięli dogmaty, w których odpoczęli. Żyjąc coraz bardziej jak świat, nie widzą potrzeby zmiany swojego życia, ponieważ ich dogmaty zapewniają im bezpieczeństwo w takim życiu.
Ale Jezus nie zapewnia człowiekowi bezpieczeństwa, gdy żyje w świecie. Jezus mówi, wyjdź z tego świata, za mną. Wyjdź poza obóz. Chodź ze mną, ucz się mnie. Będziesz przeżywać różne doświadczenia. Skoro twój mistrz przeżywał to, i ty będziesz przeżywać. Ale będzie z Nim, to jest najważniejsze, bo jest z Jezusem. To jest sprawa najważniejsza. Wtedy dzień powrotu Pana będzie dla ciebie dniem utęsknionym. Dzień wielkiego oczekiwania i potrzeby. Znowuż, nie badaj swoich uczuć, bo to jest najgłupsza rzecz, jakąkolwiek znam, badanie swoich uczuć. Od kiedy sobie przypominam, się nawróciłem, nigdy nie badałem swoich uczuć. I może dlatego żyję jeszcze. Bo nie bada się swoich uczuć, tylko się patrzy na Jezusa. Nie zawsze będzie super, że wzniosłe uczucia. Nieraz nie będzie w ogóle uczuć, ale przecież Jezus jest, Ty jesteś, Biblia jest, dalej wszystko funkcjonuje. Idziesz dalej. Kiedyś wziąłem Martę, zawołałem spokojnie. Mówię, Marta, chodź do mnie. No i przyszła. I mówię, co czułaś, kiedy przyszłaś do mnie? No czułaś miłość do mnie, że przyszłaś? No zbadałaś najpierw, czy masz uczucia? Marta, podziel się. Żeby przyszła do mnie. Ale już wiedziałam, że coś się pod tym kryje. Bo już czuła ten głos. No mówię, zbadałaś uczucia, żeby przyjść do mnie? Czy jesteś tak, Pan woła, a czy bada, czy mam odpowiednie uczucia, żeby przyjść do Pana? Aby na pewno mam. No, czy już jestem dobrze ekstatycznie podniesiony, czy tak dalej. Albo nie czujesz tak, czy nie? Przyszła od razu. I to jest normalne, bo kiedy woła nas Pan, pójdź za mną, to idź. A nie badaj uczucia, sprawdzaj, oceniaj. A czy ja teraz mogę podnieść ręce, czy ja już kocham Pana, czy ja nie będę budnikiem. Podnoś ręce. Przecież podnosi się do Pana. Przez wiarę to czyń wszystko, nie przez uczucia. Mamy żyć przez wiarę, nie przez uczucia. Ja wierzę, że Jezus jest, On mnie słyszy, i kiedy chcę Go uwielbić bardziej, mam czyste ręce, podnoszę ręce do Niego i Go wielbię. Nie mając jakichś zniosłych uczuć w sobie. Serce jest zwodnicze, potrafi czasami nie w tą stronę nam pokazywać. Dokładnie. Paweł nie pisze, zbadaj uczucia. On mówi, mi czyste ręce, którymi wykonujesz pracę dla Pana, dla innych, pomagasz innym, niesiesz pomoc, żyjesz naśladując swojego mistrza, jesteś ochotnego serca, bo on jest ochotnego serca. Jesteś spokojnym o to, że tu Ci da, czy tu Ci da. Często ludzie gonią innych, żeby głosili Ewangelię. Jezus mówi, idźcie i głoście, ale do kogo On to mówi? Do tych, którzy Go przyjęli, którzy napełniani są Nim i coraz więcej o Nim wiedzą. I tak jak ta kobieta poszła i co ona powiedziała światu? Ona nie już tym w samarytańskiej wiosce. Co ona powiedziała takiego? Chodźcie, powiedział mi wszystko o mnie. No co ona takiego powiedziała tam? On przyszedł z nieba, przyszedł w ciele, wytłumaczyła to wszystko. Nie, ona przyszła tylko to, co doświadczyła z Jezusem. I Jezus mówi tak do ciebie, dziel się tym, co doświadczasz, nie musisz wymyślać jakichś rzeczy. Paweł mówi, nie śmiałbym niczego innego mówić, jak tylko co? Co Chrystus uczynił we mnie. Tak. A często się ludziom narzuca pewne rzeczy i człowiek, jak ja mam to mówić? Ja nie wiem, jak to mówić. Po prostu człowiek, nim usta otworzył, już zamknął, bo nie wie, jak ma tą teologię przekazać. I się gubi w tym wszystkim. Ale Jezus nie mówił w ten sposób, tylko Jezus mówił, idź i powiedz, co ci uczyniłem. A to już człowiek potrafi powiedzieć. I jeśli zaczyna próbować z tą teologią, zamyka usta, ja się nie nadaję do tego, ja nie umiem mówić po prostu o tym. Ale jak przeżywasz coś z Panem Jezusem i raptem idziesz i jakaś koleżanka twoja czy kolega, no siedzą i murem patrzą na ciebie, a ty mówisz i mówisz w tym momencie, bo przeżyłeś to z Jezusem i jesteś jak napełniony garnek, z którego się wylewa. Tak jak Zachariasz, jak ty prorokował też. Tak samo Zachariasz. I popłynęło to, a więc Jezus nie zmusza ludzi, On napełnia ludzi, żeby mieli co dać innym. I dlatego darmo wzięliśmy, darmo dawajmy. To nie jest, rozumiecie, że tu nie jest tak, jak kiedyś było pod zakonem. Tu jest, Pan Cię napełnia i czyni te przykazania miłymi. A nie, że człowiek się gubi, co, jak teraz? No jak słuchałem tego kazania, to wszystko takie proste było, a później idę do ludzi. Jak to teraz poukładać? I gdzieś to poumykało wszystko w tym momencie.
Możesz się podzielić swoimi uczuciami, tym, co przeżyłeś, czy przeżyłaś, i cieszyć się tym. I to jest, myślę, najprostsze, co Jezus chce od nas. No. I tym cały czas patrząc na Jezusa, zobaczmy, kim On dla nas jest. Ale wtedy zobaczymy, że On nie poprzestanie, aż my nie będziemy pełni gotowości należeć do Niego każdego dnia i odejść z tej ziemi do wieczności. A więc na pewno ludzie nie będą mogli powiedzieć tego, że Twoje życie się nie zmienia. Na pewno. Ale to nie Ty je zmieniasz, tylko zmienia je Chrystus w Tobie, bo Ty z tym Chrystusem chodzisz codziennie. Wstajesz, patrzysz, cieszysz się Nim. Od samego porządku jesteś, ustajesz, już się cieszysz Nim. Nie myślisz, jak ten dzień spędzisz, czy sobie poradzisz, bo Twój Jezus jest z Tobą. Rozumiecie, jakie to jest piękne? Twój Jezus jest z Tobą. Czy w więzieniu, czy w pracy, czy w domu, czy przy jedzeniu. Jak chodzi z tym Jezusem, to On jest zawsze z Tobą i nigdy nie jesteś sam. Kiedy wchodzi śmierć, wchodzi z Jezusem. Nigdy nie jesteś sama, ani sama, bo jesteś z Jezusem. Jakie to jest ważne, chodzić z Jezusem. Ludzie mogą odwrócić uwagę i odciągnąć od Jezusa zaoferowanie tym wszystkim, co się tutaj na tej ziemi dzieje. To, co dzisiaj sobie trochę rozmawialiśmy też, że o złym moglibyśmy gadać naprawdę, nie, no i byśmy tutaj z głodu pomarli, jeszcze byśmy mieli co gadać o złym w tym momencie, bo ludzie mają tyle nagromadzone złych informacji, ale dobre informacje gromadźmy. Gromadźmy informacje od Pana, te, które budują, mówmy, jak Słowo Boże mówi, które dodają otuchy. Niech słowa nasze stają się coraz bardziej słowami uprzejmego Jezusa Chrystusa. Słowami budującymi, wnoszącymi to, co piękne, ale nie wystawiającymi ludzi na odstrzał po prostu w tym momencie. Nie złośliwymi, agresywnymi, czy jakimiś tam pysznymi, dumnymi, czy jakimiś innymi. Ale niech to będą słowa prawdy, rzeczywistości. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, Jezus mówi, czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy wrócę. On nie mówi, czy znajdę uczucia na ziemi, kiedy wrócę. Czy znajdę wiarę. To znaczy wiarę, która patrzy na Niego i z Niego czerpie siły, żeby żyć na tej ziemi. To jest wystarczająca wiara, która zwycięża świat z Jego pokuszeniami. Odpoczywaj swoim Panu, ciesz się Nim, raduj się Nim. Z napełnienia Jego czyń dobro. Z napełnienia Jego czyń dobro. Osochotnego dawcę Bóg miłuje. Czyń dobro z Jego napełnienia. Z ochoty, z serca ochotnego, nie wyliczaj, nie wypominaj, czyń dobro. Raduj się, że możesz czynić dobro, ponieważ kiedyś On przyjdzie i to dobro pójdzie za Tobą. Chwała Bogu za Jezusa. To jest najważniejsza sprawa naszego w ogóle planowanego życia na ziemi. To jest Chrystus. Szkoła, praca, te rzeczy wszystkie są potrzebne i trzeba to wykonywać na miarę tego, jak jest to potrzebne. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest, żeby należeć do Pana, uczyć się, poznawać Go. Nigdy mnie to naprawdę bardzo gniewa, kiedy człowiek ulega po prostu kłamstwom diabła. To tak jakby ktoś mojego ukochanego oskarżał, że on przestał mnie kochać. I teraz wiem, że krzyż Golgoty jest, że Jezus umarł na krzyżu Golgoty, umarł za moje grzechy i teraz ktoś mi chce wmówić, że on mnie nie kocha, że on mnie zostawia samego sobie. Rozumiecie? To gniewa mnie to po prostu, żeby dopuszczać takie oszczerstwa wobec Jezusa. Nie wolno sobie pozwolić na to, żeby wróg oczerniał naszego króla. Nie, on cię nie zostawił, on cię nie porzucił, bo on obiecał cię, nie zostawię cię, nie porzucę cię, będę z tobą. Ale że musimy przez doświadczenia, przez wiarę, to nam powiedział, że będziemy musieli przejść przez pokuszenia, przez wiarę zwyciężając. Powiedział nam to. No nie będzie ganiał zaraz jak za małym dzieckiem i łapał za rękę i wyciągał z każdego doświadczenia. Musimy wygrać. Musimy wygrać z wrogiem, który przychodzi i kłamie nam na temat Jezusa.
ten czy inny sposób, po prostu. Musi mieć normalny gniew, no jakby, no, no z ludzi, kogoś kochasz i ktoś przychodzi, zaczyna źle o tym, kogo kochasz, mówi. To co ty? No tak, no masz rację, chyba tak. No ta, no popatrz, nie, no nie reagujesz tak. Zamknij się, co ty gadasz? O kim mówisz w końcu? Nie o moim Jezusie, na pewno. Tak. I dlatego chodzi o to, żeby gniewać się, to jest prawda, że lud Boży musi się umieć gniewać, jak gniewał się nasz mistrz. Ale nie grzeszy w tym gniewie. A w tym gniewie nie ma grzechu. No i mówię gniewać, ale nie grzeszy. Bo w tym gniewie jest niedopuszczenie do okłamywania na temat Boga. Musimy mieć prawdziwie gniew przeciwko wrogowi, który chce mówić inaczej o Jezusie niż jest prawdziwy. Tu powinniśmy mieć prawidłowe uczucie. Nie ulegać i dusić się pod tym jego kłamaniem, tylko po prostu zgniewać się przeciwko temu kłamaniu. I nie dać miejsca temu kłamaniu sobie. Jezus, który umarł na krzyżu, udowodnił miłość doskonałą do nas, do mnie i do ciebie. On cię nie zostawi, a nie porzuci w twoich doświadczeniach. Ale musimy przez te doświadczenia przejść. Musimy przejść. Bo tam się kształtuje nasze charakter, nasze bycie z Bogiem. Kiedy w tych pokuszeniach i doświadczeniach zwyciężamy poprzez to, że widzimy Jezusa, widzimy, kim On jest dla nas. Naprawdę korzystajmy z tego patrzenia na krzyż. To nie jest tylko tak sobie napisane w Biblii, o czym mówił Jezus. Żeby te ukąszenia diabła nie działały. Patrz na krzyż. Tam dowód jest miłości Jezusa do ciebie. Że cię ukochał do końca. Patrz na krzyż, gdzie umarłeś wraz z tymi obrzydliwymi uczynkami. Patrz na krzyż. To jest bardzo ważne dla nas. Nie możemy inaczej funkcjonować, bo inaczej wróg nas zawsze oszuka, zawsze nas zniszczy. Ale mamy krzyż, mamy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Paweł pisze nawet w tym momencie, że gdybyśmy z powodu Jezusa tylko co do ziemskich spraw mieli nadzieję, byśmy byli najbardziej pożałowani do tym ludzi, bo nasza nadzieja to jest nie tylko ziemskie sprawy, ale niebiańskie, duchowe rzeczy, to jest Chrystus dla nas. Znając Pana i widząc Jego w osobistych doświadczeniach, coraz bardziej jesteś gotowym, gotową na ten ostatni akt wojny, kiedy diabeł z całą swoją siłą, mocą, tym swoim sposobem kłamania, oszukiwania, zwodzenia uderzy na tych chrześcijan, którzy jeszcze zostaną na ziemi. Musisz być wtedy tak silny w Panu, że ani grama kłamstwa nie dopuścisz. Teraz musimy się tego nauczyć. Jeśli tego się nie nauczymy teraz, kiedy diabłu jeszcze nie dopuszczony jest uruchomić całej swojej możliwości, to później się już nie będzie jak nauczyć. Dlatego Bóg dzisiaj dopuszcza do tych rzeczy, żeby dzisiaj nauczyć się wierzyć Jezusowi, nie diabłu. I przechodzisz te doświadczenia, to nie jest nadaremne. Każdy musi się tego nauczyć. Żeby, kiedy przychodzi kłamca, żeby nie dać miejsca. Miłować prawdę. Wierzyć Jezusowi. Nie pozwolić na to, żeby ktoś mówił o nim inaczej niż nas. Z ludźmi wiadomo, ludzie oszukani są, zwiedzeni, ale diabeł, on dobrze wie, że Jezus jest Synem Bożym. On dobrze wie, że umarł za nasze grzechy, że tam został rozbrojony. Diabeł wie, że został rozbrojony. Jeśli kłamie, że o Jezusie, to właśnie chce, żebyśmy ulegli gdzieś jego kłamstwu, żebyśmy zaczęli po prostu bać się, jak jest naprawdę. Nie bój się, mówi Jezus. Nie bój się, maleńka czubku, podobało się Bogu. Dać Wam królestwo. I tutaj dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne. Pamiętajmy, tego się uczmy. I za każdym razem, jak wstajesz, czy kładzie się spać, patrz, czy Ty patrzysz na Jezusa. Czy nadal dla Jezusa żyjesz? Dla Jezusa przechodzisz przez te doświadczenia? Czy On jest tym, dla którego dzisiaj jesteś chrześcijaninem czy chrześcijanką? To jest najważniejsza sprawa. A te religijne rzeczy, które się dzieją, które tyle zła wywołują, tyle szumu różnego, tym się nie zajmuj tak za bardzo. Zajmuj się swoim Jezusem. On jest atrakcyjniejszy od tego zła.
od tych różnych złych działań czy wydarzeń. Poznawajmy go coraz bardziej, 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 bo przecież mamy być jego żołnierzami. W tym boju musimy cenić sobie naszego wodza, który przeszedł, jak bohater. Musisz cenić sobie bohatera Jezusa Chrystusa, jego chwałę, jego majestat, jego drogę tutaj ciała, kiedy chodził. Musisz ją mieć prześledzoną, przepatrzoną. Musisz być zakochanym, zakochaną w tym Chrystusie, który tak pięknie przeszedł, tak wygrał każdą sprawę dla ciebie. To jest ważne. I diabeł chce okraść nas z czasu Kościół, żebyśmy nie patrzyli na Jezusa, tylko zaczęli, nie wiem, tracić czas na udowadnianie czy inne rzeczy, czy my to, czy my tamto. Tu mamy udowadniać. Jezus udowadniał diabłu, że jest Synem Bożym? Nie. Ty masz był. My też jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie musimy udowadniać, ponieważ jesteśmy. Ponieważ chcemy Jezusa. Kiedy pójdziesz do człowieka religijnego, który żyje religijnie i zaczniesz mówić o chceniu Jezusa, o patrzeniu i życiu według tego, to on będzie się na ciebie patrzył dziwnie. O co ci chodzi? Ja kiedyś słyszałem pewną wypowiedź pewnego człowieka, jak będziesz tak patrzył na Jezusa, to się przewrócisz. Musisz widzieć więcej niż tylko Jezusa. A tam co ci powiedziała za nie kobieta, jak głosiłeś? Co ona ci powiedziała? No właśnie, było, że zdziwak jestem, nie? Czy coś takiego, no. Jestem daleko i właśnie mówi o Chrystusie, mówi o tych wszystkich sprawach i tak dalej, że On i to. No, jak się przełoczy na mnie, że jakiś dziwak, jakiś normalny jestem. No. Mówi o Chrystusie, nie? Że ona musi... Normalnie, ale to są właśnie katolicy, nie mają zasłon. Ale to nie tylko katolicy, to wielu ludzi nie wie, o czym mówisz, kiedy mówisz o życiu dla Chrystusa. On żyje dla Chrystusa przecież, nie? Tej religii swojej czy czymś. Nie rozumieją, dlatego mają takie problemy w Ameryce, ci głoszący, czy gdzie indziej, żeby odrestaurować patrzenie na Jezusa. Żeby oni zaczęli patrzeć na Jezusa i się przerazili swoim stanem. I to jest właśnie coś, co jest obecnym też doświadczeniem i co ty i ja musimy mieć przeżyć. Ty musisz wiedzieć, czy jeśli patrzysz na Jezusa, Jezus jest twoim pragnieniem, w porządku, będziesz obiektem doświadczeń. Twój Pan też był obiektem doświadczeń. Wróg atakował, próbował podważać to, że jest Synem Bożym w różny sposób. I twój Pan przeszedł, ty też przejdziesz. Bo On nie zostawi cię w twoim doświadczeniu. W sposób prosty, nieskomplikowany będzie przeprowadzał. I przez to też będzie czynił te wspaniałe dowody, że mamy żyć z powodu Jezusa, a nie z powodu czegoś innego. Naprawdę patrz na to, czy no to co robisz obecnie, czy to jest Jezus, czy On jest twoim właśnie no Panem, oblubieńcem, sługą, władcą, no wszystkim we wszystkim w tym momencie. Kiedy zgrzeszysz, chcesz się oczyścić, ponieważ wiesz, że on ponosił straszne konsekwencje za grzech, a więc chcesz się oczyścić. I również spotykasz Jezusa, który mówi ci, że on ci daje możliwość powstania z wielu upadków. I w jakimś doświadczeniu jesteś, nie umiesz sobie poradzić, on cię nie zostawi przecież, bo wiesz, że on cię nie zostawi. On przyszedł pomóc cię, zbawić cię. I dopóki ty patrzysz na Niego i w Nim nadzieję pokładasz, to On jest tym Zbawicielem twoim, ci pomoże. Nie możesz wątpić, że zmienił się w tym momencie. On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Ale On się nie zgadza na lekceważenie Go w tym momencie. Na to się nie zgadza, kiedy ty przestajesz żyć dla Niego, a chcesz, żeby On ci dał życie wieczne. Kiedy ty przestajesz myśleć o Nim, a tylko sobie swoje religijne zaczynasz prowadzić życie, żeby On ci dał życie wieczne. On dokładnie oceni i ja zawsze sobie też to wiem, że On widzi mnie, kiedy czynię zło i widzi mnie, kiedy czynię dobro. On osądza jednak i drugie w tym momencie. I cieszę się, że widzi, że we mnie jest pragnienie Jego, a nie jest to, co diabeł mi próbuje mówić. Cieszę się, że On to widzi, bo On rozpoznaje to dokładnie. Ale również wiem, że gdy zgrzeszę, też to widzi. Nie da się oszukać, że to i muszę oczyścić się z tego grzechu.
pamiętajmy o Panu i patrząc na Niego, uczmy się właśnie tego najważniejszego, żebyśmy nigdy nie stracili tego, że z powodu Jezusa jestem dzisiaj chrześcijaninem.